Zmienią się kary już niedługo nakładane na polskich przewoźników. Zmianie ulegnie przede wszystkim maksymalna kwota kar nakładanych podczas kontroli drogowej. Z 10 tysięcy obecnie zaproponowane zostało 15 tysięcy, aczkolwiek prace nad tymi przepisami jeszcze trwają. Z ostatnich negocjacji wynika, że ta maksymalna kara stanie na kwocie 12 tysięcy złotych podczas kontroli drogowej na przewoźnika. Zmieni się też sposób karania osób zarządzających transportem. Z trybu wykroczeniowego zmieni się tryb na administracyjny, co przynosi dwojakie skutki. Z jednej strony będzie to utrudnienie dla polskich firm, dla polskich przedsiębiorców. Z drugiej strony jednak będzie możliwość w ten sam sposób karania przewoźników zagranicznych. Zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego nowe kary za naruszenia, które dotychczas nie były sankcjonowane. Jest to na przykład kara za przekroczenie czasu pracy, jeżeli praca wystąpiła w porze nocnej. Są to również kary za błędną obsługę tachografu. Przepisy zostały stworzone również po to, aby dostosować się do przepisów unijnych. Chodzi tutaj o gradację wszystkich naruszeń popełnianych przez polskich przedsiębiorców i polskich kierowców z podziałem na najpoważniejsze naruszenia, bardzo poważne naruszenia i te naruszenia mniejszej wagi. Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że skomplikowane przepisy prawne egzekwowane przez liczne służby kontrolne w całej Europie są największym utrudnieniem, jeżeli chodzi o codzienną pracę polskich kierowców. Te przepisy ulegną dodatkowej zmianie, co spowoduje dalsze komplikacje.